Marysiu? Witam cię, dobrze, że jesteś, bo właśnie zaczynam czytać bajkę moim elfom. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją usłyszysz. Będzie to bajka o elfie niegramotku, którego później nazwiemy pomocnikiem, a co najważniejsze, będzie to bajka przede wszystkim o tobie. Tak, tak, zaraz wszystko wam wyjaśnię. Marysiu, mam tu twoje zdjęcie, dlatego że jesteś jednym z bohaterów bajki, którą zaraz wam opowiem. Dobrze, zaczynajmy. Pewnego lapońskiego dnia w fabryce prezentów mieliśmy mnóstwo pracy. Było to tuż przed świętami, więc każdy elf starał się jak mógł. W końcu wszystkie dzieci na świecie czekały na swój wymarzony prezent. Ja w tym czasie brałem krótką drzemkę, jednak zamieszanie w fabryce wyrwało mnie ze snu. Postanowiłem sprawdzić, co takiego skłóciło elfy. Oto co dobiegło moich uszu. Ach, co ja mam z tym niegramatkiem? Ostatni raz pozwalamy ci pracować z nami. Jak można robić tyle błędów? Kto powiedział mi się z trzema uszkami? Albo wół strażacki, który chrapie? I wszystkie elfy zaczęły się śmiać. Mały elfik zaczął płakać. Zrobiło mi się go wtedy bardzo żal. No już, niegramotku, nie płacz. Przytuliłem naszego elfa. A potem zdecydowałem, że niegramotek będzie mógł póki co zajmować się tylko sprzątaniem. I tak mijały dni w fabryce. Elfy pracowały pilnie przy zabawkach, a mały niegramotek, wielce niepocieszony, chodził z miotłą to tu, to tam. Nie przepadał za tym zamiataniem. I tylko wieczorami, gdy nikt nie widział, biedny niegramotek zbierał do swojego woreczka skrawki materiałów, różne elementy zabawek i prezenty, które znalazł na podłodze. Marysiu, po co mu to wszystko było? Po co zbierał te wszystkie skrawki i różne elementy? Słuchaj uważnie, a wszystkiego się dowiesz. Tymczasem wielkimi krokami zbliżała się ta najcudowniejsza noc w roku, Wigilia. Wszystkie dzieci ubierały już choinki. Elfy pieczołowicie pakowały prezenty. Aż wreszcie i ja mogłem się wzbić do góry moimi saniami i polecieć do domów wszystkich dzieci na świecie. Zrobiłem jednak jeden fatalny błąd. Otóż pomyliłem się w obliczeniach. Kiedy wylądowałem na dachu jednego z domów i sięgnąłem do worka po kolejny prezent, z niedowierzaniem odkryłem, że mój worek był pusty, pusty niczym moja głowa. Szybko spojrzałem do mojego notesu i sprawdziłem, gdzie jeszcze mam zawieść prezenty. A, to dla ciebie zabrakło mi prezentu. Marysiu, czy miałbym cię zostawić na święta bez niczego, bez żadnego prezentu? Jeszcze nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Na moją brodę, jak mógłbym popełnić taką gafę? Postanowiłem zawrócić do fabryki prezentów i uratować te święta. Mimo ogromnej zawieruchy pędziłem z powrotem jak szalony. Wróciłem do fabryki, a tu katastrofa. Wszystko zamknięte. Elfy wyjechały już na wakacje. Marysiu, trudno przeszło mi przez myśl. Chyba nie dostaniesz w tym roku prezentu. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale nic na to nie poradzę. Nagle w bramie fabryki ujrzałem niegramotka.
Stał dumny i zadowolony, bo miał prezenty, których mi zabrakło. Ależ się wtedy ucieszyłem. Okazało się, że nasz elf cały rok cię obserwował, bo jesteś jego ulubionym dzieckiem. Zbierał różne skrawki i chował najlepsze prezenty, żeby zrobić ci wyjątkową niespodziankę. To niesamowite. Powiedział jednak, że ty też musisz pomagać w domu jak on, żeby dostać wyjątkowy prezent w kolejnym roku. Nasz mały elfik od tej pory został bohaterem całej wioski i otrzymał nowe imię Elf Pomocnik. Nikt się już z niego nie śmiał, a testy nowych zabawek w naszej fabryce robi właśnie on. Z racji, że jesteś jego ulubionym dzieckiem, powiedział, że będzie czasami odwiedzał twój pokój osobiście. Dzięki niemu będę wiedział, czy mogę wpisać cię na listę grzecznych dzieci, które zasłużyły na prezenty. To by było na tyle. Marysiu, mam nadzieję, że podobała ci się ta historia. Mam ci jeszcze wiele do powiedzenia, ale to już innym razem. Muszę kończyć, bo idziemy spać. Sam widzisz, jak bardzo senne już są moje elfy. Dobranoc!